Dziękuję EA za dodanie kart związanych z Barceloną w końcu do SBC, bo dzięki tym kartom dodanym do SBC mogliśmy poczynić znaczne postępy w naszym składzie, a jakie dokładnie, tego dowiecie się oglądając dzisiejszy odcinek. A wydarzy się w nim naprawdę wiele, bo w jeden dzień na Barca to Glory stało się więcej niż przez poprzednie dwa tygodnie. Jak już z ostatniego odcinka wiecie, to właśnie tym, że nic się nie działo, była spowodowana ta najdłuższa w historii Barca to Glory przerwa, ale teraz moi drodzy jest już totalna regularność, to było kilka dni temu, był odcinek Barca to Glory, dzisiaj znowu jest, także oczywiście możecie docenić to łapką w górę, do czego zachęcam. Oprócz tego przypominam o subskrypcji kanału. A teraz lecimy już z odcinkiem. Chciałbyś zagrać takimi kartami, ale brakuje ci końców? W takim razie wbijaj na supercoinsy.pl. Masz tam dostępne coinsy na każdą platformę, szybką dostawę, niskie ceny i prawie 100% gwarancji bezpieczeństwa. Trwa promocja na coinsy z okazji drugiego tygodnia eventu Food Fantasy. Czekają na was nagrody o wartości 10 milionów coinsów, w tym tajemnicze karty niespodzianki. Z kodem rabatowym widocznym na ekranie dostaniecie 10% zniżki. Link w opisie. Polecam. Ten odcinek Barca to Glory zaczynamy od małego ogłoszenia. Mianowicie, posłuchałem się was, zrobiłem tak jak pisaliście w ostatnim odcinku w komentarzach. Thierry Aury mówi papa. To są jego statystyki w naszym zespole. No muszę przyznać, nie był aż tak zły jak myślałem, że będzie, ale to jest jednak taka karta, że no niezbyt przyjemnie się nim gra po prostu. Gramy sobie w jego miejsce Memphisem Depayem. Bardzo się cieszę, że taka była wasza decyzja, że pozwoliliście tutaj tego Depaya z SBC wrzucić do pierwszej jedenastki, bo na pewno gra się nim przyjemniej niż Thierry Maurim. No i muszę wam powiedzieć, że EA ostatnio zaczęło nas rozpieszczać, jeżeli chodzi o karty związane z Barca to Glory, ponieważ dostaliśmy SBC w bardzo krótkim okresie czasu o Hadziego, o Zambrotte, no i jeszcze był ten wspomniany Umtiti. Jeżeli jednak o Francuza chodzi, to my sobie go odpuszczamy, bez sensu jest go robić do naszej jedenastki. Jeżeli chodzi o Hadziego, odpuszczamy, mam lepsze ofensywne karty, więc byłby to downgrade składu, a nie upgrade, ale Zambrotta to jest gość, którego będziemy sobie robić. Będziemy się zabierali za to, żeby na Włocha jakiś foder pozbierać, chociaż i tak mamy go już dość sporo, ale im więcej foderu, tym lepiej, dlatego idziemy otwierać paczki 84+, idziemy otwierać nagrody za Division Rivals i wiele, wiele więcej. No ale zanim przejdziemy do najlepszych paczek, no to na rozgrzewkę piki 78+, i tutaj mam nadzieję, no chociaż troszeczkę foderu, może jakieś overalle 84, 85, 86 też jest spoko, witam Immobile. I lecimy, kolejny pik 78+, Korea, Nextior, Trippier, ej naprawdę fajnie z tego sypie, no powiem wam, że jestem zachwycony dropem tutaj. Zjech Hradecki, też dobrze. Abraham, Grealish, 8-4 kolejna, to jest też win. Tutaj zawsze overall 8-4 to już jest wygrana z tego pika, nie? I mamy kolejną wygraną, bo to jest znowu Tomori. Dobra, fajnie oddało. Jestem zadowolony, kilka 8-3, kilka 8-4, ten Immobile. Paka o wartości 50 tysięcy monet, więc może walkout? Jest walkout, dziękuję. Okej, okay, niewymienna złota karta, zawsze się przyda. I to jest N'Golo Kanté 8-9, to taki foder, to ja mogę zbierać. Tym bardziej, że mamy w planach zrobić tego Zambrotte i Lukaku, i to jest świetna paczka za 50k. Teraz paczka za 100k, paczka wartości 100 tysięcy, to jest paczka za Division Rivals. No ale czyżby tu walkoutu nie było? Nie no, 8-4 overalla i widzowie, powiedzcie mi, jak zarabiać monety na Barca to Glory, skoro z wymiennych paczek trafiam takie... Paczka Ultimate niewymienna, to jest jakaś paczka z zadań, nie wiem skąd to mam w ogóle, jakieś punkty przełomowe chyba. Zarżynie 8-5, no dobra, mogło być gorzej. Aczkolwiek, no nie oszukujmy się, szału to tutaj nie ma, nie? Tutaj teraz trafiamy w karty eventowe, to jest potwierdzone info. 3 paczki, 5 razy 84+, czyli łącznie aż 15 piłkarzy. Overall co najmniej 84 tutaj dostaniemy, lecimy z pierwszą tą paczką. Dajcie od razu coś dobrego. Jest inform, już myślałem, że eventowa, ale to jest inform, spokojnie. Portugalia, bramkarz. I to jest i... Juzisa, oprócz Portugalczyka, przydałoby się coś jeszcze wysoko ocenionego. Jest to Toprak, moi drodzy, jedna z gorszych kart pewnie eventowych, ale trafiona. Więc generalnie na plus ta paczuszka, no karta eventowa Fantasy Food jest. Jest Modric, czyli spoko foderek, jakiś informik. Kolejna taka paczka. No to może jeszcze coś lepszego? Nie, no dobra, nie wymagajmy za dużo. Jest walkout, spokojny walkout. Andrew Robertsona, 87, więc no tutaj nie ma prawa być nikogo wyżej ocenionego od Szkota. No ta paczka już trochę słabsza, nie? Dobra, paczkę rzadkich piłkarzy Elektrum. O, walkout informa wymiennego, to może coś dobrego, zarobimy coś, co? Nelson. Ale dobra, bardzo przyjemna paczka, bo my dzięki tej paczce dostaniemy jakieś 30 koła. Paczka 5 razy 84+, trzecia już taka dzisiaj. Zobaczmy, co tym razem trafimy. Wysoki overall, jakiś Trent Alexander wkręt. No nie, no nie, to nie jest coś, co chciałem trafić z tej paczki. Bardzo przeciętna ta paczka. Moi drodzy, pootwieraliśmy paczki, to teraz przechodzimy do upgrade'ów w składzie i zaczynamy sobie od tego wcześniej wspomnianego SBC. O Gianluca Zambrotte. Mamy wersję Prime Włocha. Nie jest to jakiś może wielki upgrade, no bo mieliśmy Zambrotte World Cup, teraz mamy Zambrotte Prime. Ale Zambrotta World Cup był wymienny, więc tamtego Zambrotte możemy sobie sprzedać i dzięki temu zrobić teraz
masę upgrade'ów w składzie. No dobra, może z tym, że masę upgrade'ów zrobimy, lekko przesadziłem. W każdym razie tego Zambrotę wysyłamy na listę transferową. Bardzo fajnie, że dostaniemy za niego nadal prawie 500 000 monet. Także żegnamy się z Zambrotą World Cupowym i witamy Zambrotę w wersji Prime. Swoją drogą, ten Zambrotta dla mnie to jest totalnie boczny obrońca kompletny, który potrafi zrobić wszystko, bo świetnie broni, ma wystarczające tempo, oprócz tego jeszcze potrafi się podłączyć do akcji ofensywnych. I teraz zastanówcie się, co najbardziej nie pasuje wam w tym składzie. Którą kartę wyrzucilibyście jako pierwszą z tej jedenastki? Dokładnie tak, moi drodzy, myślę, że nie jeden z was pomyślał o Puyolu. Wielka szkoda mi wyrzucać Carlesa ze składu, ale i tak zagrałem jego kartą ponad 400 spotkań. I nie ukrywam, nie było to zbyt przyjemne zazwyczaj, no bo jednak to tempo Hiszpana dawało się we znaki, więc to z nim się w tym momencie pożegnamy. A tak naprawdę jedyną opcją, na jaką możemy sobie zupgrade'ować Hiszpana, jest, jak widzimy na naszych tabelkach z upgrade'ami, karta Araujo Future Stars. Jest potężny Urugwajczyk, potężna cena, 800 000 końców płacimy za niego. Ja nie wiem, czy to nie jest kolejny najdroższy transfer w historii Barca to Glory, no bo jednak to jest prawie 1 000 000 monet, moi drodzy, to jest bardzo, ale to bardzo dużo pieniędzy, ale mam nadzieję, że da nam Urugwajczyk bardzo, ale to bardzo dużo jakości. No i od razu ta jedenastka wygląda o niebo lepiej. Co z nią zrobimy dalej? W tym bardzo duży udział możecie mieć, jak zawsze wy, moi drodzy, dlatego w komentarzu piszcie mi, na jaką kartę z poziomu 6 teraz zbieramy. Jeżeli chodzi o upgrade ofensywnej 4, to może być ciężko upgrade'ować teraz jakąś kartę z poziomu 5 na 6, no bo i Kroj 89, i Auri 93, i Eto 91, i Messi 94 to są bardzo, bardzo drogie karty. Dlatego ja skupiłbym się na jakimś upgrade'zie troszkę tańszym i na przykład możemy sobie upgrade'ować obecnie Kunde 86 na tego nowego Marqueza i to byłby koszt około 300 000 końców. Natomiast moglibyśmy też upgrade'ować Pedriego 90 na Gaviego 91 i tutaj jakieś 450 000 monet musielibyśmy zbierać. Dajcie znać, na co zbieramy w pierwszej kolejności w komentarzu. No ale dobra, wszystko fajnie, skład w poprzednim i w tym odcinku mocno się zmienił, ale najważniejsze chyba jest to, jak się nim gra. A że zagrałem już 10 meczów w Foot Champions z tą jedenastką, to coś niecoś mogę powiedzieć. Zacznijmy od obrony. Zambrotta, no jeśli mam być szczery, to nie czuć różnicy między kartą Prime a World Cup Włocha, ale to było do przewidzenia. Araujo, top. Nikogo tym nie zaskoczy, ale muszę to powiedzieć, mamy tu ogromną przepaść pomiędzy nim a Puyolem, który był tutaj wcześniej. Kunde i Alba, jak to Kunde i Alba, no są w tej drużynie. Środek pomocy jest spoko, Jaja i Pedri jak zawsze dobrze się uzupełniają. No i teraz przechodzimy do ataku, gdzie mamy Eto i Depaya, czyli dość świeże karty, bo takie, którymi gram od ostatniego odcinka, oraz Dembele i Stoiczkowa, czyli zawodników, którzy w tym składzie są trochę dłużej, ale mówiąc krótko, ci panowie w połączeniu to mieszanka wybuchowa. Myślę, że idealnym tego dowodem będzie fakt, że w pierwszych 10 meczach Foot Champions strzeliłem aż 46 bramek. I żeby nie było to na dowód, pokazuję wam teraz moje wyniki z tej ligi weekendowej. No a skoro ofensywa tak dobrze śmiga, no to może powiedzmy sobie o tych zawodnikach coś więcej. Zrobienie Depaya w SBC było strzałem w dziesiątkę i bardzo się cieszę, że zagłosowaliście, byśmy wrzucili go do składu w miejsce Auriego. Dzięki temu mamy teraz w jedenastce gościa, który nie jest klocem jak jego poprzednik, a znakomitego skrzydłowego z 5 gwiazdkami sztuczek, co zdecydowanie oddaje na wojsku. Ponadto Depay pozytywnie zaskoczył mnie bardzo dobrym wykończeniem. Dembele, jak to Dembele, czasami mnie denerwuje, bo wydaje się taki trochę niepozbierany, ale co czasami pokręci, to jego. Do tego gwiazdki 5 na 5 to coś, co uwielbiam, więc suma summarum Francuz i tak robi na mnie pozytywne wrażenie na skrzydle. Dodatkowo w tym Foot Champions jest wyjątkowo skuteczny i irytuje mnie mniej niż zwykle. Idąc dalej, mamy Stoiczkowa i myślę, że każdy, kto obejrzał więcej niż 2 odcinki Barca to Glory, wie, jak piękne bramki potrafi strzelać Bułgar. Może w tym Foot Champions póki co jakichś pięknych bramek nie zdobył, ale jak zawsze robi swoje i daje nam gwarancję skuteczności w polu karnym rywala. Swoją drogą, jeżeli są tu jeszcze osoby, które zrobiły Stoiczkowa bodajże w listopadzie i nadal nim grają, to niech się ujawnią w komentarzach. No i na koniec kilka słów o królu strzelców tej ligi weekendowej, który, jak możecie zauważyć, póki co wykręca u mnie kosmiczne staty. A mowa tu oczywiście o Samuelu Eto. Z wyjątkiem meczu, w którym przegrałem 0-2, nie było spotkania, w którym Kameruńczyk nie zdobyłby gola. Gość każdy swój strzał zamienia na bramkę i potrafi to wykończenie połączyć ze znakomitym balansem ciała i niesamowitą szybkością. Po tym, jak pograłem w tej FIFA Eto Baby, nie spodziewałem się, że ikona Eto Mid może być napastnikiem niemalże kompletnym. Dlaczego niemalże? Ano dlatego, że momentami brakuje chociażby 5 gwiazdek sztuczek, ale poza tym nie mogę powiedzieć o Kameruńczyku złego słowa. Póki co to zdecydowany MVP tej ligi weekendowej. Póki co mamy bilans 8-2, czyli w sumie nic specjalnego, ale fan z gry tym składem odczuwam ogromny. A jak zakończymy ligę weekendową, tego dowiemy się już w niedzielny wieczór.